Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do Asset Management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Najgorzej na nieruchomościach od 2009. Bądź czujny. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I zachęcam także do polubienia naszego nowego profilu na Instagramie, gdzie pokazuję, co robi Ace Market U po godzinach pracy w biurze. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Najgorzej na nieruchomościach od 2009. Bądź czujny. Drodzy Państwo, kilka dni temu zrobiłem taki specjalny materiał poświęcony rynkowi nieruchomości i słabości nieruchomości w Stanach Zjednoczonych i ten temat będzie dzisiaj rozwinięty, ponieważ pojawiły się następne informacje, nowe dane dotyczące tego, co się dzieje na innych rynkach nieruchomości na całym świecie, więc warto zwrócić uwagę, jakie są już teraz konsekwencje wcześniejszych podwyżek stóp procentowych, a wcześniejsze konsekwencje podwyżek stóp procentowych wynikały z tego, co się działo na inflacji. Więc widzimy, że te przełożenie, te kolejne fale, rozchodzące się kręgi tematów związanych z szokiem inflacyjnym przekładają się już teraz bardzo wyraźnie na sferę realną gospodarki, ponieważ no, rynek nieruchomości jest bardzo wrażliwy i inwestorzy mogą się zacząć bać tego, co się działo w latach 2006, zwłaszcza 2007-2009 na amerykańskim rynku nieruchomości. Oczywiście specyfika wtedy była troszeczkę inna, natomiast spadki cen nieruchomości w Stanach Zjednoczonych mogą straszyć inwestorów. Na chwilę obecną są całkowicie ignorowane, natomiast moim zdaniem nie należy ich tak interpretować, nie należy ich lekceważyć, ponieważ no, bardzo podobnie było w latach 2006-2009. Dane były lekceważone przez bardzo wiele miesięcy, a później stały się pretekstem do tego, żeby wywołać krach na giełdzie i bardzo dynamiczną falę, która później także przekształciła się w regularną, ostatnią wielką recesję w amerykańskiej gospodarce. O czym mówimy dzisiaj? Dlaczego jest najgorzej na nieruchomościach od 2009 roku i dlaczego warto być czujnym? Ponieważ okazuje się, że ceny nieruchomości w Wielkiej Brytanii spadają najmocniej od 2009 roku i to jest kolejna gospodarka, gdzie rynek odczuwa negatywne skutki wcześniejszych podwyżek stóp procentowych. Jest ogromnie prawdopodobne, że ta sytuacja jeszcze bardziej się pogłębi, ponieważ rynek przyszłych stóp procentowych prognozuje, że stopy procentowe wzrosną tam jeszcze o ponad 100 punktów bazowych, nawet o 150 punktów bazowych na przestrzeni następnych kilku miesięcy. Stopy procentowe mają iść w Wielkiej Brytanii w górę, więc te dane prawdopodobnie będą wkrótce coraz gorsze, jeszcze słabsze. I rynek będzie musiał się do tego odnieść. Na razie całkowicie lekceważy te informacje z rynku nieruchomości, które płyną, które widzimy tutaj na wykresie. I na następnym widzimy właśnie, jak zachowują się te kredyty na nieruchomości, jakie są stawki kredytów na nieruchomości, że te stopy procentowe idą wyraźnie w górę, że zaczynamy nawet przekraczać poziomy, które były w 2022, w tym piku wystrzale negatywnych informacji dotyczących stóp procentowych, które miały miejsce. No i perspektywy co do przyszłych stóp procentowych także są niezwykle istotne. Dlatego też warto być czujnym, bądź czujny, ponieważ sytuacja na rynku nieruchomości negatywna przelewa się na kolejną gospodarkę. No i pytanie jest takie, skoro na nieruchomościach jest słabo w Stanach Zjednoczonych, teraz jest słabo w Wielkiej Brytanii. Pytanie jest takie, czy wkrótce słabo nie będzie także w Europie kontynentalnej, a później także w Polsce. Warto sobie zadawać te pytania i moim osobistym zdaniem jeden z głównych powodów, dlaczego też potencjalne perspektywy co do stóp procentowych i ich spadku w Polsce oraz w całym regionie Europy Środkowej są takie istotne, to takie uzasadnienie ma być nakierowane właśnie na rynek nieruchomości, żeby nie doprowadzić do perturbacji na rynku nieruchomości, do załamania negatywnych szoków związanych z rynkiem nieruchomości, ponieważ gdyby się okazało, że mamy kolejny szok dla światowej gospodarki, pierwszy w 2020 roku, kolejny, czyli światowa inflacja,
trzeci to była wojna, a teraz gdyby do tego doszedł szok związany z załamaniem na rynku nieruchomości, to naprawdę ilość tych negatywnych informacji mogłaby doprowadzić do kolejnych bardzo istotnych przetasowań, wielkiej zmienności, załamania gospodarczego i oczywiście prawdziwej recesji. Dlatego też będziemy szczególnie wyczuleni na rynek nieruchomości, na sytuację na rynku pracy i to, co faktycznie tam się będzie dalej działo. Moim zdaniem, jeszcze raz podkreślę, to, że zaczynamy mówić o obniżkach stóp procentowych, na przykład w Polsce, ma sprawić, że kłopoty na rynku nieruchomości ominą polską gospodarkę, ale też o stopach procentowych mówi się w całym regionie, że mają one spadać, więc prawdopodobnie tutaj bankierzy centralni i widzą problem negatywnych konsekwencji dla rynku nieruchomości, dlatego też działają te perspektywy co do obniżek mają doprowadzić do ograniczania negatywnego wpływu potencjalnych kłopotów na rynku nieruchomości na sferę realną gospodarki. No i dzisiaj, drodzy Państwo, rozpoczynamy nowe półrocze, nowy kwartał, nowy miesiąc, no i ten window dressing, czyli dostosowanie się portfeli funduszy do nowej rzeczywistości może trwać, ale także będziemy świadkami kilku ciekawych publikacji makroekonomicznych. Będziemy mieć wskaźniki PMI dla strefy euro, będziemy je porównywać ze wskaźnikiem ISM dla sektora przemysłowego dla Stanów Zjednoczonych i moim zdaniem będzie rynek porównywać dane z Europy do tych ze Stanów Zjednoczonych, a naszą lokalną specyfiką jest to, że o godzinie 9 poznamy wskaźnik PMI dla polskiej gospodarki i zobaczymy, jakie jest przełożenie tego załamania danych makroekonomicznych, fatalnych danych za czerwiec o wskaźnikach dla całej strefy euro na sytuację w polskim przemyśle. Jeżeli polska gospodarka będzie również pokazywała załamanie sytuacji w przemyśle, to będzie to zła wiadomość dla polskiej gospodarki, dla polskiej giełdy. No i możemy rozpocząć ten miesiąc, ten kwartał, te półrocze od spadków na indeksach giełdowych. Zobaczymy też, jaka jest odporność polskiej giełdy na potencjalne fatalne dane makroekonomiczne dotyczące sektora przemysłowego. Na razie rynek złotego jest bardzo spokojny. Widzimy tutaj, że nie ma potwierdzenia negatywnych wskazań, które były w ostatnich dniach. Natomiast jeżeli mówimy o jakiejś zmienności, to moim zdaniem jest ona widoczna przede wszystkim na parze dolar do złotego. Polskie obligacje raczej są kupowane niż sprzedawane, odstają od trendu na całym świecie i moim zdaniem wynika to z tego, że rynek oczekuje, że będą obniżki stóp procentowych. Ja osobiście spodziewam się i czekam na przełamanie tych minimów, które od stycznia tego roku są tworzone i jakoś na razie nie są w stanie być pokonane. Jeżeli dojdzie do przełamania poziomu 5,65 na rentowności, to następna fala umocnienia cen polskich papierów będzie miała miejsce i no moim zdaniem to jest scenariusz bazowy. A warszawska giełda papierów wartościowych do czasu utrzymania nad poziomem 2000 punktów są zdecydowanie faworyzowane scenariusze prowzrostowe nawet w krótkim terminie. Co jest interesujące i ciekawe, co obrazuje te perspektywy na obniżki stóp procentowych na rynkach emerging markets, czyli m.in. w Polsce, to spadek premii za ryzyko i to widać na tym następnym wykresie. Natomiast jeżeli już przechodzimy do rynków światowych, to wykres pozycjonowania w poprzednim tygodniu tych dużych graczy na najważniejszych aktywach i klasach na różnych instrumentach finansowych pokazuje, że netto długa pozycja była dodawana dla funta brytyjskiego. Widzimy, że były dodawane netto krótkie pozycje na jenie japońskim. Widzimy także, że na rynku indeksów giełdowych na Wall Street Nasdaq był netto kupowany, a Standard & Poor's cały czas był netto sprzedawany, a reszta rynków zachowuje się mniej więcej stabilnie. Amerykańskie stopy procentowe. Widzimy, że zatrzymały się w rejonie 3,90 i przypomnę, to jest miejsce, gdzie przebiega 9-miesięczna linia trendu spadkowego, więc pytanie jest, co dalej ze stopami tymi rynkowymi. Każdy spadek dziesiątek poniżej poziomu 3,80 będzie zachęcał do tego, żeby jednak te rynkowe stopy procentowe spadały, a nie rosły. Dlatego też moim zdaniem w tym tygodniu są istotne dane z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych i to jest wyśmienity pretekst dopiero wtedy, żeby wywołać następny impuls, następny trend, następną tendencję, więc ja spodziewam się utrzymania
stóp na tych poziomach i wyczekiwania na kolejne preteksty do zmiany w tym, jakie są perspektywy co do przyszłych stóp procentowych. No i teraz kolejny rynek, na który warto zwrócić uwagę, to euro-dolar, ponieważ walka o poziom 1,09 cały czas trwa, to jest punkt odniesienia, no i czekamy cierpliwie na to, co się dalej wydarzy. Tendencja wzrostowa na parach związanych z jenem jest kontynuowana, więc moim zdaniem tutaj nic nowego się nie dzieje. Natomiast w perspektywie na perspektywę ostatnich 6 miesięcy na rynku walutowym obrazuje ten wykres i widzimy, że najmocniej stracił jen japoński, a najsilniej zyskiwał funt brytyjski. A jeżeli chodzi o pozycjonowanie dużych graczy na amerykańskim dolarze, to w ostatnim tygodniu doszło do tego, że te netto długie pozycje były skracane. Widzimy, że całe półrocze zostało zakończone na indeksie Standard & Poor's na maksimach, więc hossa jest kontynuowana. Półrocze zostało bardzo pozytywnie zaliczone. Wyniki funduszy inwestycyjnych wkrótce będą się pokazywać i będą one fantastyczne. Będą zachęcały do tego, żeby inwestorzy indywidualni zaczęli wpłacać. No i zobaczymy, co się dalej tutaj wydarzy. Widzimy na następnym wykresie, jak bardzo spada ta premia za ryzyko dla indeksów giełdowych w Stanach Zjednoczonych. Natomiast kolejna ciekawa statystyka zachęcająca do tego, żeby wieścić, że i druga połowa tego roku będzie dobra dla stóp zwrotu z indeksów giełdowych na Wall Street i bardzo ładnie widać to na tej statystyce. Tylko jeden rok, czyli 1929, na przestrzeni ostatnich 100 lat był negatywny dla indeksów giełdowych. Dlatego też moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo, że i druga połowa tego roku będzie optymistyczna dla tego, co się wydarzy na giełdach na całym świecie. Natomiast widzimy także, że giełdy zaczynają się odklejać od sytuacji makroekonomicznej. Tutaj widać wskaźnik PMI, jak cały czas generalnie spada, a indeksy giełdowe rosną. A to pokazuje właśnie tą rozbieżność w ocenie perspektyw gospodarczych. Natomiast no, widać ewidentnie, że dno jest teraz tworzone na danych makroekonomicznych. Jeszcze raz przypomnę, to są dane dla całego świata. Dzisiejszy początek nowego półrocza na indeksach giełdowych w Azji jest optymistyczny. Widzimy, że jest presja dalej na wzrosty. Widzimy to w Tokio, widzimy to w Chinach, w Hongkongu, więc prawdopodobnie giełdy w Niemczech także rozpoczną od wzrostów i będziemy świadkami ataku na maksima wszechczasów, ponieważ piątkowa sesja przyniosła nam w końcu jakiś większy ruch i rośnie prawdopodobieństwo, że będziemy świadkami wzrostów indeksów giełdowych w Niemczech. Rynek surowcowy, na razie tutaj niewiele się dzieje. Na złocie mamy utrzymanie nad poziomem 1900 dolarów, to jest dobra wiadomość. W tym wypadku dopiero powrót nad poziom 1935 dolarów będzie odczytana jako sygnały optymistyczne, natomiast jesteśmy oddaleni od tych poziomów. Zobaczymy, co się wydarzy na rynku miedzi, czy miedź spróbuje zanegować te prospadkowe sygnały z ostatnich dni, a ropa naftowa, jak widzimy, na przestrzeni ostatnich miesięcy, tygodni jest cały czas w konsolidacji i tutaj także nic nowego się nie dzieje. Zmniejszenie ryzyka związanego z geopolityką i wydarzeniami na froncie obrazuje zachowanie ceny pszenicy, która wyraźnie spada i to także przybliża scenariusze zakładające, że będziemy świadkami procesów dezinflacyjnych, a na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy widzimy, że metale bardzo wyraźnie spadły, później ceny produktów żywnościowych i nawet ceny energii jako segment rynku surowcowego także były negatywne. I na koniec Bitcoin, ponieważ w piątek przeżyliśmy dyskontowanie informacji z SEC-u, które w pierwszej kolejności były negatywnie odebrane przez rynek Bitcoina, a później rynek zaczął je interpretować jednak pozytywnie, czyli konsolidacja przy tych maksimach tegorocznych cały czas trwa. Jako że rynek nie chce spadać, więc moim zdaniem rośnie jednak prawdopodobieństwo wzrostów przejścia poziomu 31 tysięcy dolarów. No ale ta konsolidacja, która tygodnia się zaczęła, ma jednak miejsce, no i po prostu czekamy cierpliwie na rozwój wydarzeń i na to, co się dalej stanie na tej najbardziej popularnej kryptowalucie.
Drodzy Państwo, i to by było na tyle. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą zobaczyć, co się dzieje z Ace Market U po godzinach pracy w biurze, zachęcam do polubienia naszego nowego profilu na Instagramie, gdzie publikuję ciekawe zdjęcia pokazujące właśnie to, co się dzieje poza godzinami pracy w biurze. Do zobaczenia, do usłyszenia. Zachęcam do powrotu na kanał dzisiaj po południu. Stopy zwrotu i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia jeszcze raz i pozdrawiam.